Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel i wróciliśmy. Wraz ze mną jest mój jakże wspaniały współprowadzący tejże pogadanki. Cześć. Jestem Gnider. Jeśli nie widzieliście poprzedniej części albo nie widzieliście mojego kanału, to przypomnę, że również zajmuję się let's playami w sporej części sonikowatymi, chociaż nie tylko. No dobra, ale przybyliśmy tutaj, żeby rozmawiać o tym, co było ogłoszone na South by Southwest 2018. Zaczynam od najgrubszych ciał. Okej, bo mi nagraniu strasznie mikrofon świrował. Jezu. Muszę go wymienić w końcu. Ale dobra, no tak. Gadamy o South by Southwest, które wydarzyło się niedawno. Jak to nagrywamy, jest już po 4 dni po tym wydarzeniu. No i ogłoszono zdecydowanie dużo więcej niż się spodziewaliśmy na poprzedniej pogadance. Zdecydowanie więcej. Może zacznijmy od najważniejszego ogłoszenia, na które czekali wszyscy fani Sonika co najmniej od roku 1996 roku. Sonic Schoolhouse 2! Wychodzi w 2050 roku. W kwietniu. Na konsole Dreamcast, Pico oraz 32X, czyli wyłącznie dla konsolowców od Sega. Oraz Big The Cat ma mieć swoją własną grę w 2059. Takie długoterminowe plany. A więc to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie no, a tak na serio. Idziemy razem z mimicznością tego panelu, która była wyjątkowo niska w porównaniu do poprzedniego roku. Więc nie, spokojnie. Raczej z tego, co nam wiadomo, to na razie tylko żarty były. Chociaż kto wie, mamy 40 lat. Prawie do wyczekiwania, więc kto tam wie. Umowy zrobią. W sumie gra z Bigiem już jest w wersji trial. I nagle umarło wszystko od w sumie zeszłego roku, wszystko umarło o tej grze. No tak. Więc ja się dalej zastanawiam, gdzie ona jest, ale no. No dobra, no. Nieważne. W każdym razie zostało, jak to przepowiedzieliśmy, było powiedziane o Sonic Mania Plus, która jest zdecydowanie dużo większą rzeczą niż sądziliśmy. I to jak? Tego się nie spodziewałem. Przede wszystkim, moi drodzy, chciałbym wam bardzo dumnie ogłosić, że Sonic Mania Plus dostanie fizyczną wersję na konsolę. Nie dla pecetowca, no. No bo mało kto w sumie już na pececie kupuje fizycznie. Chociaż rozumiem ból ludzi, którzy są kolekcjonerami jak ja i w przypadku moim, gdzie ja jestem konsolowcem, to jest bardzo dla mnie wyśmienite, że Mania wychodzi pudełkowo na konsoli. Więc dla klaryfikacji Mania Plus wychodzi na PS4, Xbox One i Nintendo Switch pudełkowo, a na PC to będzie jako DLC do Manii tylko. Z tego co wiem, chyba też na konsolach, jak już macie wersję cyfrową, więc spokojnie, nie będziecie musieli wydawać ponad 100 zł na kolejną grę. No i jeszcze nie ogłosili ceny, więc nie wiadomo. Chociaż pewnie tak. Raczej zakładam, że to będzie coś 10 w góra. No zakładam, że to będzie po prostu nie o tyle droższe, co... Nie, zaraz, przecież powiedzieli tam bodajże... W dolarach chyba. Nie, powiedzieli, że jeszcze... Prawie 40 powiedzą. Dolarów powiedzieli. To ma być za całe pudełko, a nie za DLC. Chyba 40 ma być za pudełko. No tak, no właśnie o tym mówiłem, że za całe pudełko o tym chodziło, nie za DLC. No ale DLC jeszcze nie jest znalazł się DLC nie będzie jakoś tak strasznie drogie. Zakładam, że będzie bardzo tanie, bo... Chociaż może niby tak dużo dodaje, ale to nie jest tak naprawdę tak za wiele, żeby jakoś dużo za to brać. Dwie postacie oraz dodatkowy tryb, który remiksują, moim zdaniem za to można brać.
No niby tak, ale no w sumie możemy o tym porozmawiać. No, najpierw zostawmy te postacie na bok, bo z tym jest też trochę mała kontrowersja, którą chciałbym omówić tutaj. Ale przede wszystkim ten tajemniczy tryb, o którym nic nie wiemy tak naprawdę. No poza tym, że jakieś zmiany graficzne mają być, że jakieś inne sposoby eksplorowania poziomów i to właściwie tyle wiadomo. Właściwie tyle wiadomo i w sumie najpierw jak to usłyszałem i po chwili zastanowienia się rzecz jasna, żeby odetchnąć hype'em, sądziłem i nadal w sumie tak troszeczkę sądzę, że chociaż wiem, że to jest niemożliwe, że możliwe, że zrobią taką kompletną konwersję HD gry. Że tak jak na przykład Sonic 2 HD, weźcie tak sobie na przykład, jeśli chcecie wiedzieć, o co mi chodzi. Co nie sądzę, że zrobią coś takiego, bo to jest cholernie dużo pracy ze strony tylko graficznej. To, do tego jeszcze reklamuje się, że to takie Genesisowe, to troszkę było nieproduktywne, jeśli chodzi o marketing. I sądzę, że po prostu tego nie będzie, ale naprawdę ten tryb mnie ciekawi, co on takiego będzie wprowadzał. Jak to można jeszcze bardziej coś skrzanić? Skrzanić? No w sumie mogliby. Zrobić jakiś taki tryb, gdzie jest pełno nieuczciwych fefgut, kolce pojawiają się z podłogi, nie wiadomo skąd. Za szybko się poruszam bez ten na przepaść. Miałem zrobić po prostu żart jakiś o czymś złym w manii, ale mi się kompletnie pomieszało, ale dobra, w każdym razie... No to można wszystkie akty Greenhill. Jak mogą coś tutaj zmienić, żeby to inaczej wyglądało, bo równie dobrze... Nie wiem, mogliby to nazwać New Game Plus? Nie, New Game Plus to przecież jest w waniliowej manii. Ale nie wiem, tak naprawdę nic nie wiemy o tym. Możemy tylko spekulować. Ja spekuluję, że to będzie tak jakby trzeci i czwarty akt. Tylko w osobnym trybie. Możliwe. Nie sądzę jeszcze, że z czwartym aktem, bo to już za bardzo będzie wiało Sonic 4. Chodzi mi tutaj o to, że w tym podstawowym trybie, tym Mania Mode, by się grało w ten pierwszy i drugi akt, natomiast w Encore by się grało w trzeci i czwarty. I po prostu by zrobili zupełnie nowe poziomy z tą samą grafiką. To też nie sądzę, że to będzie to. To też zdecydowanie jest za dużo roboty według mnie. Ale też... no nie wiem, w sumie, to by było logiczne, ale to tak... Nie wiem, sądzę, że po prostu... Sądzę, że Encore Mode, teraz to mi tak padło do głowy, że to będzie Hard Mode po prostu. Też może wiemy być. Dobrze, jak Mania była cholernie łatwa. To jest nawet nieporównywalne, jak łatwa była w porównaniu do zwykłych gier na Genesisa. To jest po prostu aż żałosne, jak bardzo Mania jest łatwa. Więc sądzę, że może to być właśnie Hard Mode. Też może być. Chociaż my na to patrzymy tak trochę z innej perspektywy, bo my jesteśmy weteranami. Ale na przykład jak patrzyłem na mojego kuzyna, to ginął i ginął, game over. Z drugiego aktu z powrotem do pierwszego. No ale właśnie o to chodzi, że hard mode to jest tak, powiedzmy na przykładzie Forces. Forces ma i tryb dla casuali, którzy nigdy wcześniej nie grali grę w Sonica i powiedzmy, że expert mode, który jest dla ludzi, którzy grali już w Sonica. Znaczy, to jest chyba nawet dokładny cytat, jak to przedstawiają te tryby trudności, ale dobra, nieważne. Nie, wcale trudny nie był. No ale nieważne. Ale, niczego ale na pewno ten nie było. Easy Mode jest zdecydowanie łatwiejszy niż tryb dla ekspertów Sonica. I tak tylko dziury zabijają. No, w sumie rację. Pierścieni nigdy się nie pozbędziesz w Forces. No. I dwie postacie. Pierwszej się spodziewałem. Może ty coś o tym nie. Opowiesz. Była sobie dawno temu taka gra arcade'owa w salonach, która się nazywała Sega Sonic the Hedgehog. Był tam widok izometryczny i po prostu trzeba było uciec tam z wieży Eggmana i taki tam. I było tam dziwaczne sterowanie, bo się sterowało taką kulką. I w tej grze były trzy grywalne postacie. Sonic, no to już znamy, Mighty oraz Ray. I te wszystkie trzy postacie będą w Sonic Mania. Sonic już był,
teraz dodają Mighty'ego i Reya, czego się nie spodziewałem, bo te dwie postacie nie były grywalne od bardzo, bardzo dawna. Mighty był jeszcze grywalny w Knuckles Chaotix, ale Rey nigdy poza tą automatową grą nie był widziany. I co szczerze, bardzo, bardzo właśnie to mnie dziwi. Mighty to jeszcze spoko według mnie, bo na Mighty'ego był straszny popyt. Ludzie tak o niego błagali od lat, że po prostu aż się dziwię, że nie był w podstawowej manii, bo znaczy tak było od początku, że tam jakiś jego twórca odszedł i po prostu były, nie mieli praw tak żeby go używać, ale od czasów Generations to tak sądzę, że jednak odzyskali do niego prawa. Albo mieli cały czas, tylko nie mogli znaleźć papierów. Może też, ale no po prostu właśnie to mnie dziwiło, że manii podstawowej nie było Mighty'ego, biorąc pod uwagę no właśnie za dowód Generations, gdzie był easter egg z i Mighty'em i Reyem. Z Reyem nie mam, szczerze powiedziawszy, żadnej obrony, dlaczego go nie było. Może po prostu dlatego, że wynaleźli Tailsa, który był bardziej no, lubianą postacią niż Rey. Dlatego został wyparty przez Tailsa. No bo w sumie Rey co oferuje? Też lata, te żółty, to znaczy, technicznie rzecz biorąc, nie wiemy co Rey robi. Bo praktycznie wszystkie zdolności były takie same w Sega Sonic the Hedgehog. I no, właśnie to mnie zastanawia, bo ostatnio bodajże na Amazonie było opis Mani Plus, gdzie było powiedziane, że obie te postacie mają unikalne, unikatowe swoje zdolności. Ability. Zdolności, właśnie, dziękuję. Cholera, znowu się to nie pokazuje. Po Mighty'im to wiemy, czego można się spodziewać. Knuckles Chaotix potrafił skakać po ścianach, więc tutaj może być właściwie to samo. Do tego jeszcze mogliby coś wyciągnąć z komiksów, bo w komiksach podobnie jak Knuckles dosyć silny był. Ale co do Reya, no to nie mam pojęcia. No dokładnie. Zakładam, że po prostu Mighty będzie miał swoje możliwości z Knuckles Chaotix. Czyli no właśnie, jak wspomniałeś, skakanie po ścianach i chyba nawet chodzenie po ścianach przez krótki czas, Espio to był tylko Espio. Chyba tylko Espio. Tak. Chcę mi się właśnie tak przypomniał, że nie wiem, że Mighty jeszcze przez chwilę mógł chodzić, ale może mi się wydaje. W sumie to każdy tam mógł chodzić przez chwilę po ścianach. Jak to w Sonicach. No w sumie, ale no Rey jest najbardziej tutaj zaskakujący, bo no to jest latająca wiewiórka. No i tak jeszcze rzecz biorąc, na logikę można by było wziąć, że no co, no to będzie po prostu klon Knucklesa. Ale no, jak już wspomnieliśmy, unikatowe zdolności będą mieli. Co mnie osobiście bardzo zastanawia, bo z tego co nawet wiem, w komiksach nie miał jakiejś takiej rzeczy, która tworzyłaby jego. Że nie miał jakiejś swojej unikatowej rzeczy. Ja niestety już nie pamiętam. Ale mówiąc o komiksach, to Rey dostał też lekki redesign. Otóż jego buty w Sega Sonic były czerwone. Natomiast tutaj zostały przerobione na niebieskie, tak jak było w jego współczesnym redesignie w komiksach. I zakładam, że jednocześnie to zostało zrobione właśnie dla ludzi, którzy czytali komiksy, a po prostu o Sega Sonic the Hedgehog nie wiedzieli, bo to na serio była strasznie nieznana gra. I sądzę, że bardziej by uratowało to, gdyby została jednak użyta w Sonic Gems Collection, ale właśnie przez wspomniane dziwne sterowanie przez trackball zmusiło po prostu do braku jej. I zamiast tego dostaliśmy kolejną dziwną grę, jaką jest Sonic the Fighters. Ale z Sonic the Fighters też w manii się pojawiły postacie takie jak Bark i Bean. Fang. Więc... A Funk to jest z gier Game Gearowych. Tak. Po prostu był jako postać w The Fighters. No i mnie to bardzo zaskakuje, że tak bardzo dbają o takie szczegóły osobiście. No ale no właśnie no zmienili design Reya, żeby dla ludzi, którzy po prostu go znali tylko z komiksów, a nie no z gry. Nie mogę powiedzieć gier, bo tylko w jednej grze występował. No i może też te buty trochę były zbyt podobne do Tailsa, bo Tails też jest żółty z czerwonymi butami. No właśnie, ludzie by już kompletnie po prostu pomyśleli, o, redesign Tailsa, wy. Nie gram nim. Wolę Tailsa, wy. Mighty'ego. Shadow!
I tu właśnie przychodzi kontrowersja, bo ludzie zauważyłem na internetach, jak już patrzyłem na Redditach, na YouTubach i innych rzeczach, że ludzie są bardzo zdziwieni, że Amy to nie była kolejną grywaną postacią. Ja też się spodziewałem Amy, bo wiem, że w plikach gry były takie nieużyte grafiki co do tych znaków na końcu poziomu, tam co się kręcą. I było 5 wariantów, z czego 3 były Sonicami i miały obok takie ręcznie pisane napisy. Pierw miał M, no ty wiadomo Mighty. Natomiast ten drugi to wyglądało jak A, chociaż może to było R, więc od samego początku tak planowali. No ale po tym A można się było spodziewać Amy. Mogę to nawet zaraz zobaczyć, bo mam wszystkie pliki Mani wypakowane, więc mogę jednocześnie gadać i to sprawdzić. A więc no właśnie, Amy jest tutaj bardzo ciekawa, bo chociaż ludzie to jak bardzo chcą, to ja chciałbym tylko zaznaczyć, że no, bądź co bądź, Amy nigdy nie była w klasykach grywalna. Tak naprawdę, jedna jej grywalna rola w grach to tak naprawdę było tylko Sonic Drift 1 i 2. Chociaż klasyczny styl ma już przygotowany z pierwszego Advance. No, niby tak, ale jednak sądzę, że jednak nie dali Amy tylko właśnie dlatego, że nie da tak jakby jej się odróżnić od swojej Dreamcastowej, tudzież Modern wariancji. No, wszyscy dobrze wiemy, jak odróżnić Sonica, Tailsa i Knucklesa od swoich Modern, chociaż bardziej Dreamcast, bo no, Modern, no, jak już dobrze wiemy, że Tails i Knuckles niezbyt, tak? Są w grach, ale no w erze Dreamcastowej Knuckles, Tails, no, było widać, jak się zmienili, jeśli chodzi o swój gameplay. Podczas, no Mighty i Ray, no to no, praktycznie są tylko z Genesisowej, ale Amy nie jest jakoś tak rozróżnialna i tym bardziej, że nie ma swojej no klasycznej wersji, jeśli chodzi o gameplay. Jest tylko jej klasyczny design i nie wiem nawet, czy w kanonie jej klasyczny design miał Pico Hammer, więc dodatkowo to jest... Sonic the Fighters miała. A no tak, Sonic the Fighters, zapomniałem kurde. A sam wspomniałem o tej grze. W każdym razie, no, to jest... Jakoś widzę powód, dlaczego tego nie zrobili, ale no też widzę powód, dlaczego ludzie się tak... No są zawiedzeni lekko, że w Mani nie ma właśnie... Amy. A ja myślę, że oni zrobili to specjalnie, bo oszczędzają Amy na Manie 2. Wtedy ludzie się ucieszą, jak ją zobaczą. To też może być prawda i kolejny nasz temat, który jeszcze w sumie nie chcę... Dobra, ominiemy to na chwilę po prostu jeszcze. A propos kolejnego newsa. Po prostu sądzę właśnie, że Amy może jest możliwa w Mani 2, aczkolwiek nie jest to, nie gwarantujemy wam tego i sądzę, że to nie jest... Jest to i prawdopodobne, i nieprawdopodobne. O, 50-50. Szanse. Jak sobie pomyślą, że w Mani 2 to może być? Zawsze mogą sobie na przykład wymyślić, że zrobią coś w stylu Adventure 2, że będą dwie drużyny, trójka dobra, trójka zła, Fan Bim Bark. Albo kolejną albo kolejne dziwne rzeczy dadzą, jak na przykład przywrócą Chaotix. Klasyczny. I Amy znowu będzie... wywalona kompletnie z klasyku. Tylko robotem z lalką wybuchającą. Domu. O tak. Albo przywrócą postacie z R. Oj, w sumie to też kolejny w sumie będzie nasz temat, ale na razie o tym, co wspominałem, czyli nasz kolejny news, czyli Sonic dostaje nową kreskówkę. Sonic Mania Adventures. Za szybko. Dokładnie, ale spokojnie ludzie, opuśćcie swoje oczekiwania. Nie, to nie będzie kolejne SAT AM, to nie będzie kolejne... To znaczy, w sumie mogę to porównać chyba do Adventures of Sonic the Hedgehog, ale to już nie ważne, ja to nie będzie kolejne... A ja bym porównał to do Night of the Werehog. No,
takie głupie porównanie, ale no w każdym razie nie będzie to kolejny Sat AM, nie będzie to kolejny Underground. Chociaż w sumie Underground to chyba dobra rzecz, bo ludzie nienawidzą tej kreskówki. Ale ja osobiście ją lubię, tak. Pan niepopularna opinia znowu się odzywa. Nie skomentuję, bo nie oglądałem. Trudno. W każdym razie Sonic Mania Adventures to będzie krótkie shorty kreskówkowe, jakie będą na Sonicowym YouTubie dawane. I będzie animował Tyson, czyli człowiek od komiksów Archie i ten od czołówki Mani. Tej wspaniałej, no między innymi, ale to tam nieważne, to nikt o to nie dba nawet. Ej, ludzie z tego chodu najbardziej teraz znają. Tak, dokładnie. Kurde, mam cholerny problem z mikrofonem. Zdecydowanie nie będziecie słyszeli tego, co zostało z mojej prawego dźwięku. Ale cóż, chyba sobie jakoś z tym poradzimy, jeśli Gnidel mi tu nie wybuchnie za was jego uszy. W każdym razie, poradzę sobie. Sonic Mania Adventures, jak już wspomniałem, będzie to na kanale YouTube'owym Sonica i będzie to kontynuacja po Sonic Forces. To nie będzie żadne z dupy historyjki, bo będzie to działo się dosłownie po tym, jak Classic Sonic zniknął. Taka mały spoiler w Sonic Forces. Nawet pokazali kilka pierwszych sekund i to było dosłownie sekundka po tym, jak Sonic zniknął ze świata, z wymiaru linii czasowej tego swojego przyszłego odpowiednika. I dokładnie nawet w tej samej pozycji, co tam był, machając ręką. Jest tam na tym Sonicowym kanale te kilka sekund już opublikowane. No zdecydowanie chyba nawet puszczę to teraz, żeby ludzie ogarnęli, o co nam chodzi. Zdecydowanie pokażę to tylko raz, żeby bądź nie naruszyć trochę praw, bo bardzo szanuję animację i jak co po niektóre kanały IGN, wolę po prostu tego nie reuploadować i pokazywać to cały czas w kółko, jak o tym gadam. Więc po prostu... Nie, co o tym sądzisz? Może tak. Przede wszystkim myślę, że to będzie miał troszkę niższy budżet, bo zauważyłem trochę trójwymiarowej animacji. Do tego jeszcze ciężko będzie jakąś skomplikowaną fabułę wymyślić, żeby odcinki trwały 5 minut, ale spodziewam się, że to właśnie będzie dosyć przyjemne w ramach oczekiwań na Manie Plus. Bo to przede wszystkim chodzi o to, by więcej Manie Plus sprzedać. Ludzie przyjdą dla animacji, a później żeby grę kupić. No dokładnie, że dodatkowo ludzie prosili o tą animację. Pytali się, czy Tyson, może byście zrobili jakąś tam kreskówkę, no nie narzekalibyśmy tak ogólnie. No i proszę bardzo, mamy kreskówkę. I mi się osobiście koncept Mani Plus podoba, animacja jest bardzo fajna i wiemy już, jeden z odcinków fokusuje się na Knucklesie, więc to fajnie. Ma sens, biorąc pod uwagę, że Sonic się pojawił z powrotem na Angel Island. Do tego myślę, że fabuła może uzupełniać dziurę fabularną, bo Mania nie wyjaśniła, czemu Angel Island z powrotem spadło. Dokładnie, nie wiem. Wiem po prostu, że Phantom lubi coś prawdopodobnie z tym miał do czynienia, ale... Czy na pewno? Tego dowiemy się w Mani Plus. Znaczy nie, w Mani Adventure, nie w Mani Plus. Może będzie właśnie w Mani Plus starsza fabuła? Właśnie, w sumie nie wspomnieliśmy o tym, bo mam taki małą fantazję z Mightym i Rayem, że ci, co grali w Sonic Free and Knuckles, prawdopodobnie zrozumieją, o czym mówię. W Sonic Free and Knuckles było tak, że Sonic i Tails mieli swoją główną fabułę. Natomiast kiedy graliśmy na Knucklesem, to fabuła na Knucklesa działa się po Sonic Free and Knuckles, kiedy już Sonic i Tails pokonali Eggmana, odzyskali Szmaragd i tak dalej. I sądzę, że możliwe, że jest mała możliwość, że mogą to zrobić z Mightym i Rayem. Też się tego spodziewam. I bardzo bym tego chciał, chociaż to by było troszeczkę tak dziwne, że... Znaczy,
Nie dziwne. Jak to dobrze przedstawią, to nie będzie dziwne. Jak to, jak to dziwnie przedstawią, to będzie dziwne. Jak na przykład, no nie wiem, nowe bossy, jak na przykład, powiedzmy, że użyją wersji beta różnych bossów, jak na przykład ten jeden boss z opierający się na grze w papierkami i nożyce ze Studiopolis. To by było dziwne, a jednocześnie ciekawe. Chociaż te bossy wywalili z jakiegoś powodu. Może nie były po prostu zbyt dobre. Ale jak się przerobi, mają czas na to. Znaczy, z tego co wiem, to akurat właśnie boss, o którym wspomniałem, czyli z papierkami i nożyce, po prostu był, wydawał się deweloperom zbyt skomplikowany i dlatego go wywalili, ale nadal w pika gry. Praktycznie każdy boss, jaki był wycięty, jest jeszcze w grze, więc i moderzy go przywrócili. Więc na przykład właśnie ten boss z papierkami i nożyce. Jeszcze jakieś chyba dwa były, ale nie pamiętam o co z nimi chodziło, więc na tym przestanę mówić. A przekombinowane bossy są w sam raz na jakiś hard mode. Którym może być encore mode, więc albo w tym mogą być użyte, albo wcale. Nigdy nic nie wiadomo. Albo może w jakimś bonusie mogą być użyte. To też jest jakaś możliwość. Jakiś koncept arty do odblokowania, coś w tym rodzaju? W sumie nie głupie. Nie wiem, czy nawet nie wspomnieli o jakichś bonusowych rzeczach, jakichś innych. Chociaż w sumie koncept arty wchodzą wraz z fizyczną wersją Mani Plus. Więc to nie wiem w sumie, jakby to mogli zrobić. Chociaż w Mani nie było żadnych takich znajdziek, raczej też się za bardzo inspirują Genesisowymi grami, więc raczej wątpię, że byłby jakiś sposób na odblokowanie ich. Więc się nie spodziewam. Znaczy, można wykorzystać resztę medali, bo tak naprawdę chyba no w sumie po połowie medali odblokowujesz wszystko już. Poza oczywiście trofkami, bo no w sumie nie potrzebujesz wszystkich medali, żeby zdobyć wszystko w Mani Plus. W Mani. No właśnie. A może zrobię jeszcze więcej tych plus firów? Ojojojojo. Już widzę niektóre frustracje niektórych ludzi. Na przykład moją. Ja lubię plus firów. Ja też lubię, tylko brzydnie, kiedy to trzeba robić. No, tak na dobrą sprawę, nikt ci nie każe. Poza poczuciem obowiązku wycalakowania wszystkich Soników na Steamie. A to jest twój problem. No mój problem i dlatego się denerwuję za siebie. No właśnie, no. I nie pamiętam do końca tego teasera, ale w każdym razie ogólna historia będzie się chyba też skupiała na szmaragdach chaosu, czy... Nie, czy chyba tylko o uratowaniu zwierzątek. Ja nie wyłapałem niczego ze szmaragdem chaosu, tylko tego jednego ptaszka w kapsule i to tyle w tym Mani Adventures było. O boj, ptaszek w kapsule. Amy miała coś źle powiem. Amy spacerowała z ptaszkiem w Sonicu Adventure 1. Sonic Adventure Prequel. Mówię, to jest dokładnie ten sam ptaszek, jako że w linii czasowej Mani jeszcze Adventure się nie wydarzyło. Tak, to jest jego... To jest ojciec jego. Tak, Sonic Adventure Free Confirm. Na 100%. Właśnie to potwierdziliśmy. Wersja nie ma... Nie dziękujcie, trzymajcie. Trzymajcie nasze słowo... Nie wiem, do 2080. Wtedy będzie Sonic Adventure Free. A jeśli nie, to poczekajcie jeszcze rok dłużej. No, w sumie na 21-lecie, bo już Sonic będzie miał 30 lat, kto wie? Może jednak ta fanowska gra, która tak korzystają ten fakt, że Adventure Free 30 lat, 3 i tak dalej. Pewnie najpierw remake by zrobili. Bo co. Ludzie by za bardzo się gubili. Zwłaszcza, że oni bardzo chcą wciągać nowych graczy. No w sumie, co osobiście tak, to taka trochę moja mała ekspresja na ten temat jest taka, że po prostu powinni kompletnie porzucić
aspekt przywoływania cały czas nowych graczy. To taka mała moja... Moje małe 5 groszy do opinii o Soniku. W sumie to... Nie jestem pewien, jaka strategia byłaby pod tym względem dobra. Z jednej strony, jeśli by bardzo dbali o obecnych graczy, to nowi jakoś by się znaleźli. Starzy byliby zadowoleni. Ale też sądzę, że mogą trochę więcej eksperymentów. Sądzę, że nie powinni aż tak bardzo na to... na to nachodzi. Mogę to nawet po prostu porównać do tego, jak wyszło z Forces i Manią. No, Mania była kompletnie skierowana. Po prostu wywalili cały ten aspekt. Też staramy się o nową audiencję. Nie, kurde. Staramy się o naszych starych fanów, którzy dbają o tą serię. Podczas gdy Forces stawiało właśnie na to, żeby też i zadowolić starych fanów, i zadowolić jednocześnie nowych fanów, co no widzimy, jak wyszło. Forces w ogóle jedną nogą tu, jedną tu, a trzecią jeszcze gdzie indziej. Więc na opinię Forces pozostawiam akurat do interpretacji własnej. Ja osobiście jestem jednym z tych niewielu ludzi, którzy bardzo lubi Forces. Ja też. Ale no... Co? Ja też uwielbiam tą grę. Więc dobrze się dobraliśmy w takim wypadku. Więc no, my lubimy Forces, więc dla nas to nie jest jakaś zła rzecz, jeśli chodzi o Forces, a dla innych ludzi Forces może być kompletną katastrofą serii i Sonic was never good i tak dalej. Na niektórych ludzi to nawet Mania Sonic was never good. No ale Mania to już rzadziej. No znaczy, tak. Oczywiście dla niektórych ludzi, w szczególności pięciu pewnych ludzi, z pewnej bardzo znanej redakcji, to no, no nie, to tak, Sonic was never good, ale no, nieważne, no nie wspominajmy o tym, stare dzieje. Lepiej takich horrorów nie wygrzebywać. Dokładnie. Oj, drama wtedy była wielka. Oni chyba to robili specjalnie. No ale zejdźmy z tematu, bo to zbyt tragiczne wieści. Jeszcze dochodzimy do dram i YouTube zaraz będzie obraz. Drama alert i tak dalej. I ostatni w sumie news, jaki mamy, bo mówiliśmy i Mania Adventures i Mania Plus chyba do cna. Czyli... Everybody's Super Sonic Racing. Tylko samochodem. Jak przepowiedzieliśmy, nie zdziwiło nas to, Sonic dostaje nową grę wyścigową. Która nie jest kontynuacją niczego, poza tym, że są samochody oraz R-ka z Sonic R. I właśnie ta R-ka jest najdziwniejszą rzeczą prawdopodobnie ever, jaka się zdarzyła w trailerach Sonica, bo no niby tu żaden sequel, a jednak R jest z Sonic R. I taka mała ciekawostka, tutaj tak zarzucę tym, że nawet oryginalny kreator Sonic, twórca Sonic R, John Burton, który ma swój kanał na YouTubie, GameHut, polecam, jak ktoś lubi różne ciekawostki z developingu gier. Również różne... polecam, bardzo dużo mówił na przykład o Soniku 3D. Właśnie, no, na którym między innymi najbardziej pracował i wypuścił swój własny fanowski patch do gry, który zdecydowanie ją naprawia w wielu rzeczach, polecam też sobie tak zagrać. W każdym razie sam właśnie nawet skomentował to, że jest w wielkim szoku, że właśnie jak mniemam Super Sonic Racing albo Sonic Racing po prostu używa R właśnie z Sonic R. I wszyscy spekulują, czy to jest jakiś pseudo sequel, jakiś spiritual successor do Sonic R, ale jednak... Samochód. Ale to jednak samochód, właśnie. No niby Amy była w samochodzie w Sonicu R, ale... Ale właśnie tylko Amy. Tylko Amy, no może jeszcze można podciągnąć pod to robotnika, który popylał w swoim Eggmobilu, ale... Samochód poza tymi dwoma postaciami wszyscy na nóżkach popylali, albo no w przypadku robotów, które oszukiwały, latały sobie. Ja mam pewną teorię na temat tego, jak to będzie wyglądać. Czemu łączą samochody i łączą klasycznego pierwszego Sonica R? Myślę, że będą robić dokładnie to samo, co w Transform, tylko zamiast łódki oraz samolotu będą sekcje platformowe. Będą momenty, kiedy jedziemy samochodem, potem momenty, w których wyskakujemy i na pierwszą.
O Jezu, nie wyobrażam sobie tak naprawdę tego. Ja muszę to sobie zobrazować. To mi w sumie przypomina jakieś GTA, tylko że. Tylko że platformowość. Oh boy. Ciekawe skojarzenie. No bo pierwsze co mi przychodzi na myśl z. No, ze ściganiem się i wysiadaniem z samochodu z jakiegoś powodu to jest GTA, nie wiem czemu. Ale no. No to byłoby ciekawe porównanie. W sensie, ludzie jakbyś... dobrze wiedzą, że ja bardzo lubię Sonic R i jest zdecydowanie ta jedna z najdziwniejszych gier Sonica, jaka powstała. Aczkolwiek no... Właśnie naprawdę jestem zdziwiony, dlaczego użyli R, co to będzie i osobiście mi się wydaje, że mogą zrobić coś a la Mario Kart Wii zrobiło i już dalsze Mario Karty, czy tylko, że właśnie między przełączaniem się na pieszo i na... zamiast Mario Kart, co zrobiło, czyli między przełączaniem się między samochodzikiem a motocyklem, no po prostu dadzą opcję, no w przypadku też Shadowa, bo oczywiście Shadow musi mieć motocykl, bo inaczej nie kupuje tej gry. Nie kupiłeś Transform? Kupiłem Transform, tak? No i tam Shadow ma motocykl. No. No i po prostu do między przełączaniem się między właśnie samochodzikiem jakimś, powiedzmy, motocyklem i właśnie na nóżkach popylanie, żeby to wyglądało jak Sonic R, co bardzo by mi się podobało, bo ja naprawdę jedyny zarzut, jaki mam do tych właśnie gier Sonica wyścigowych, że poza właśnie R, że one nie mają sensu. To znaczy, wiem, że niby no Sonic powinien być w samochodzie, bo co jest wtedy fair i tak dalej, ale ja po prostu mam... dlaczego on nie może po prostu chodzić? No mi się właśnie też marzy taka platformowa ścigałka. Jakoś tego strasznie brakuje na rynku, taka nisza jest. Jedyne co sobie w tym gatunku mogę wyobrazić, co obecnie jest, to dwuwymiarowe speedrunners, a tak to w trójwymiarze czegoś takiego chyba nie ma. No nie. Albo nie wiadomo. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było, a nawet jeśli to pewnie jakaś gra indie, o której nikt nic nie słyszał. To no jest bardzo prawdopodobne w obecnych czasach. Tyle teraz ich wychodzi. Ale tak, wiemy, że... O tytule samym, to od razu wam mówię, że... No, ktoś do mnie przyjechał, dobra, nieważne, mało off-top. O tytule samym wiem, że na pewno to ma... racing w nazwie. Ludzie spekulują, że albo to jest po prostu Sonic Racing, albo że to jest Super Sonic Racing jako nawiązanie właśnie do Sonic R. Widziałem, jak ludzie podświetlali to logo, edytowali, żeby było jaśniej, to tam wychodziło te Racing. No właśnie, no. Racing to w sumie na samym trailerze normalnym widać, to znaczy trzeba się bardzo przyjrzeć, ale zdecydowanie to widać. Znaczy, ja spekulowałem, że to będzie Riders 4, ale no, no dobra, nieważne. Byłem blisko. No a to jest All Stars 3 blisko. No, z All Stars 3 to zdecydowanie bardziej tutaj jest prawdopodobne, chociaż no jak wiemy, znaczy nie jest kontynuacja, nie wiemy na 100 więc pro. Na pewno nie All Stars. Znaczy no tak, no to na pewno nie będzie All Stars, bo jak wiemy, ani nie robi tego Sumo Digital i to będą tylko postacie z uniwersum Sonica. Co nadal bardziej mnie przykuwa do tego, że to jednak będzie Sonic R2. Tak naprawdę. Tylko z inną nazwą. Tylko z inną nazwą. I nie przyznającą się do tego, że kiedykolwiek istniała jedynka. Poza tą R-ką. Poza tą... No, nieważne, nieważne. Właśnie to połączenie samochodu oraz tej R-kowej R-ki mi nie pasuje. Jest po prostu takie stupy, no po co? Znaczy nie po co? Chyba, że po prostu zrobili to haha, spekulujcie sobie, a tak naprawdę finalne logo ani nie będzie ani śladu Sonicowej R-ki. A może nawet nie będzie śladu Sonika. Zamiast tego mamy Alexa Kida. Alex Kid Racing, zostaliśmy oszukani. Kupujcie. Buy Alex Racing with money. Tak
takie małe nawiązanie, jak ktoś ogląda live Sonika, to będzie wiedział, o co chodzi. No, ale w sumie też możemy czekać na live Sonika, na którym mogą coś jeszcze zdradzić, co... Nie zdradzą. Szczerze w to wątpię, ale możliwe, że coś mogą palnąć. Na przykład, że nie wiem, może Big The Cat będzie miał kolejną grę, albo jak bardzo będzie OP w tej grze, nie wiem. Nie spodziewam się. Jak już jakieś wskazówki będą, to na Twitterze. Tak, ale jednak mogą coś myknąć. Może nawet do samej Mani Plus, może właśnie o Super Sonic Racing. Będę tak na to mówił, bo tak, nie wiem, ładnie mi brzmi po prostu ten tytuł. Ładnie się na języku układa. No dokładnie. Samo Sonic Racing to takie... Puste. Takie... Czegoś brakuje jednak. Tak jakby wagi z jednej strony brakowało. No dokładnie. Zresztą ludzie też właśnie na Twitterze między innymi mówili, że strasznie to logo by dziwnie wyglądało, jakby to było samo Sonic tam i zdecydowanie by czegoś brakowało, żeby to miało ręce i nogi, żeby to właśnie logo jakoś ładnie wyglądało samym Sonic. Więc raczej sądzę, że Super Sonic Racing jest bardzo prawdopodobnym tytułem. Chociaż prawdopodobnie usłyszymy jakieś plotki, może nawet od tych samych sklepów, które twierdziły, że właśnie będzie kolejna gra wyścigowa z Sonica, że właśnie to jest Super Sonic Racing. No, w tych plotkach było, że to nie jest All Stars, tylko że sam Sonic. No dokładnie, więc to zdecydowanie to jest możliwe. Zawsze coś tam z tego Sonika wycieknie, tylko potem jeszcze zostaje odsiać to z tych fałszywych plotek. Właśnie, innymi słowy, nie patrzcie na 4chana. Albo patrzcie, tam, tylko się nie przejmujcie. Tam po prostu, no właśnie, możecie dla ciekawości zobaczyć, ale zdecydowanie 4chan nie jest... Nie odróżnicie po prostu kłamstwa od prawdy tam. Nie da się po prostu. Reddit może jeszcze tak, bo bądź można mieć jakieś małe zaufanie, chociaż z niedawnymi pseudolikami ze Spyro to już niezbyt tak można tak powiedzieć, ale w każdym razie można tak mniej więcej jeszcze zaufać osobie, jaka kiedyś tam na przykład dawała do jakiejś gry, ale to na nadal trzeba brać z kto, co mówi, nie do końca. Czy to jest ta sama osoba? Nie ma żadnego dowodu. No dokładnie, więc po prostu bierzcie wszystko nie na poważnie. Dopóki to nie jest oficjalnie potwierdzone, nie bierzcie tego na poważnie. To jest taka mała nasza rada od już weteranów od plotek. Chyba, że to plotkuje wasz tata i pracuje w Sedze. Albo wujek. W Nintendo. No, wujkowi z Nintendo bym nie ufał. Też, taki podejrzany typ jest z niego czasem, ale no, nie wiem. I to w sumie było na tyle. Omówiliśmy i Mani Plus, i omówiliśmy Mani Adventures, omówiliśmy Super Sonic Racing. I najważniejszą grę ze wszystkich, Sonic's Cool House 2. I Big The Cat. A więc tym jakże miłym akcentem, bardzo miłym można by nawet powiedzieć, oczywiście może... Jeszcze bym zapomniał. Oczywiście możecie się podzielić swoimi własnymi myślami w komentarzach. Bardzo chętnie sądzę, że poczytamy, w zależności czy tym razem ta pogadanka wejdzie do Gindela, czy nie, ale to już nie wiem, jak sobie postanowi tym razem. Może tym razem do mnie dla równowagi. No, byłoby fajnie. W tym razem poznalibyśmy obie strony widzów ekskluzywnych Gindela i ekskluzywnych moich. Co szczerze wątpię, że tak jest, bo w ostatniej kolabie, ale no, oczywiście też zapraszam na kanał Gnidele, ktoś jeszcze nie był, bo jego content jest bardzo podobny do mojego, więc sądzę, że znajdziecie się tam jak w domu po prostu. Tak samo ja zapraszam na kanał Pixela, jego content jest dosyć podobny do mojego, więc poczujecie się jak w domu. O co zgapiaczy. A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Na razie pa, pa. I cześć. Nawet to skapiłem. Teraz ty powiedz papa. Papa.
chaos control!